O sztandarowej inwestycji w gminie Sędziejowice, o stacji uzdatniania wody mówiliśmy w ostatnim odcinku. Tym razem przeniesiemy się na sędziejowickie drogi. Chodzi nam o dwa odcinki. Pierwszy, około kilometrowy odcinek drogi wewnętrznej w Kustrzycach, który powstał przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ta inwestycja znacząco poprawiła komfort podróżowania i oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców. Było tutaj wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości około 4 cm, pobocza 50 cm. Całkowity koszt tej inwestycji to około 360 tysięcy, z czego 115 tysięcy udało nam się pozyskać z budżetu województwa łódzkiego. Drugi odcinek w Bilewie, również dofinansowany ze środków zewnętrznych, był istotny w dużej mierze ze względu na lokalizację. To jest droga łącząca tak naprawdę gminę Sędziejowice z gminą Zduńska Wola przy łączniku z drogą ekspresową S8, także bardzo ważne tereny, tereny inwestycyjne. Tam przebudowany został odcinek drogowy przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych, więc też udało nam się pieniążki zewnętrzne pozyskać na ten cel. Zakres prac był większy, tym samym wyższe koszty ponad 1 000 000 zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 600 tysięcy. Tutaj już zdecydowanie zakres prac był dużo większy, łącznie z wymianą podbudowy. Warstwa wyrównująca, warstwa ścieralna grubości 5 cm, pobocza z destruktu spryskanego emulsją około 75 cm. Stacja, inwestycje drogowe, ale nie tylko. W planie inwestycyjnym znalazło się też miejsce na zadania związane z modernizacją sieci wodociągowych w Lichawie i Podulach. Na realizację tych inwestycji gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Modernizowana jest też infrastruktura sportowa. Z nowego boiska już niebawem cieszyć się będą uczniowie szkoły w Marzeninie. To było pierwsze boisko tartanowe w gminie Sędziejowice, wybudowane w 2006 roku, więc nawierzchnia była już bardzo wysłużona. Zresztą wychowała jednego zawodnika polskiej ekstraklasy koszykarskiej i w tym roku przyszedł czas na modernizację, tym bardziej, że szkoła obchodzi stulecie. Oprócz tego dużo małych działań, mniejszych działań z tak zwanych grantów sołeckich, tutaj przy współpracy z województwem łódzkim, duży grant sołecki w miejscowości Dobra. Mieszkańcy po tym, jak walczyli o to, żeby mieć swoje miejsce, doczekają się swojego klubu integracyjnego Uśmiech. Budownictwo modułowe wyszło nam tutaj z pomocą. Będą mieli wreszcie gdzie przeprowadzić zebranie wiejskie, gdzie spotkać się z kołem gospodyń wiejskich i pracować i planować następne działania. Granty sołeckie były realizowane także w Lichawie, Siedlcach, Wrzesinach i Podulach. Celem tych inwestycji również była integracja lokalnej społeczności. Tyle udało się zrobić w bieżącym roku, a ponieważ rok już się kończy, to i plany przyszłoroczne są już skonkretyzowane. Sztandarowymi inwestycjami roku 2023 będą rozbudowa szkoły w Marzeninie i modernizacja dróg w gminie Sędziejowice. Oba zadania na ponad 5 milionów złotych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Oba spełniające oczekiwania mieszkańców, podkreśla wójt gminy. Szkoła w Marzeninie już od wielu lat boryka się z problemem lokalowym, natomiast drogi to jest to, co jest zawsze oczkiem w głowie każdego samorządowca, bo na tym najbardziej zależy naszym mieszkańcom. Ale przyszłoroczny budżet to nie tylko te dwie sztandarowe inwestycje, ale też inne aspekty. Wspominałem o tej infrastrukturze sportowej, chcemy w przyszłym roku spiąć już całkowicie modernizację stadionu gminnego przy wsparciu pieniędzy z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dobudujemy ostatni fragment ogrodzenia obiektu. Oprócz tego pojawią się elementy lekkoatletyczne i mały skatepark dla naszych fanów tego typu sportów. Także obiekt będzie już naprawdę kompletny, trafiający w oczekiwania każdego młodego użytkownika. Na tym nie koniec. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej kolejnych ważnych inwestycji, w tym dla mieszkańców miejscowości Kozuby. Po pierwsze będziemy projektować sieć wodociągową w Kozubach. Tak jak mówiłem o Podulach, że to jest przedostatnia sieć azbestowa, którą wymieniamy, to Kozuby są ostatnią, która najdłużej czekała, więc zamierzamy zmierzyć się z tym tematem. Wprowadzamy dokumentację do budżetu i będziemy to projektować. Oprócz tego modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziejowicach. Kolejny projekt techniczny, który zamierzamy w przyszłym roku przygotować. Nasza oczyszczalnia ma już wiele lat działalności za sobą. Odbiega od najnowszych standardów.
standardów, a my chcemy iść z duchem czasu, dlatego konieczne będą prace modernizacyjne. Dodatkowo będziemy brali pod uwagę też przygotowanie dokumentacji technicznych na rozbudowę kilku dróg gminnych, ale to jakby decyzja będzie należała ostatecznie jeszcze do radnych podczas komisji budżetowej, więc tutaj jeszcze nazw nie będziemy wymieniać. Podsumowując zatem, zadań sporo, inwestycje z wielu obszarów, każdy z nich ważny dla mieszkańców gminy i jak zapewnia wójt, znajdą się w przyszłorocznym budżecie. No bo tak staramy się pracować dla nich i z myślą o ich potrzebach.